Panie przewodniczący, panie ministrze, szanowni państwo, chciałem zadać pytanie niezwiązane z dzisiejszą komisją, ale bardzo ważne, dlatego że spotkamy się dopiero we wrześniu. W tej chwili po ustaleniu ustawy o wynagrodzeniach w służbie zdrowia szpitale otrzymały kontrakty z NFZ-u. Okazuje się, że w wielu szpitalach, a zwłaszcza w szpitalach powiatowych, gdzie wykonywane są procedury mniej specjalistyczne, pieniędzy nie wystarczy nawet na te podwyżki. Sytuacja szpitali staje się dramatyczna. Przypomnę, że na koniec ubiegłego roku zadłużenie szpitali oscylowało około 20 miliardów złotych. Dzisiaj dyrektorzy szpitali i konwenty starostów, które się zebrały, ja mam stanowisko konwentu starostów z województwa opolskiego, które w tej sprawie się zebrały, stwierdzono, że nie uwzględniono w tych dodatkowych środkach kwestii inflacji. Nie wystarczy środków w niektórych szpitalach nawet na pokrycie tych zaplanowanych podwyżek dla personelu zatrudnionego w szpitalach, ale co gorsza, szpitale znajdą się w fatalnej sytuacji, jeżeli chodzi o pokrycie kosztów energii elektrycznej, gazu, czy też paliwa w przypadkach karetek pogotowia ratunkowego, bo to też te ceny się znacznie zwiększyły. Pytanie do pana ministra. Wiem, że wczoraj było spotkanie z przedstawicielami samorządów i szpitali. Czy ministerstwo podjęło jakieś działania i czy zamierza podjąć działania celem zapobieżenia tej katastrofalnej sytuacji? Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie ministrze. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie, panowie. No, oczywiście trudno mi się zgodzić z określeniem katastrofalną sytuacją. Aczkolwiek odnosząc się już do meritum sprawy, faktycznie potwierdzam, że wczoraj było jedne z, bo tych spotkań w ostatnim czasie jest wiele, zarówno z pracodawcami, ze stroną samorządową, jak i również ze stroną społeczną. Cały czas implementujemy, wdrażamy te rozwiązania w zakresie wzrostu wynagrodzenia minimalnego. Na przyszły tydzień jest przewidziane kolejne spotkanie. Dzisiaj ustalimy dokładnie termin i godzinę ze stroną samorządową i będziemy ten temat dalej dyskutowali. Umówiliśmy się już na zaprezentowanie kolejnych konkretnych rozwiązań w tym zakresie. Nie będę wyprzedzał informacji, jakie przekażemy, ale tak jak pan wspomniał, panie pośle, jesteśmy w stałym kontakcie ze stroną nie tylko tutaj w tym przypadku samorządową, czyli przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, ale również z pracodawcami. W przyszłym tygodniu mamy kolejne spotkanie z pracodawcami i w przyszłym tygodniu również mamy posiedzenie zarówno prezydium, jak i zespołu trójstronnego poświęcone właśnie tej sprawie i zakładam, że po tych spotkaniach również będą jakieś informacje oficjalne. Tyle w tym temacie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy rozumiem, panie ministrze, że te szpitale, które nie otrzymały jeszcze środków na wynagrodzenia, które dopiero co zostały przyjęte i wchodzą w życie właśnie teraz, rozumiem, że mogą być spokojne, że to tam, gdzie Narodowy Fundusz Zdrowia tego nie zrealizował, to zrealizuje. To ja mam pytanie do pana ministra. Ale przepraszam, na razie my rozmawiamy, panie pośle. Szanowni państwo, panie pośle, niech pan nie włączy mikrofonu. Jesteśmy proszę. Teraz na etapie podpisywania tych aneksów. No właśnie, jest ważne. Dokładnie, jak zakończymy etap podpisywania aneksów, szpitale dokładnie będą wiedziały, jakimi kwotami dysponują, tak? Bo tutaj możemy się różnić co do wyliczeń własnych i wyliczeń Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. W momencie, kiedy już wszyscy dostaną te aneksy, myślę, że będą mogli zweryfikować tą wiedzę jak i faktyczną informację, jakimi środkami dysponują. I wówczas będziemy zarówno odnosili się do tych kwestii, czy brakuje, ile brakuje. Przypomnę tylko, że zgodnie z tym, co tutaj rozmawialiśmy już na posiedzeniu komisji, przeznaczamy pieniądze na wzrost wynagrodzeń, wynagrodzenia minimalnego w sumie 7,2 miliarda z podziałem na tą część, którą dysponuje NFZ i na tą część budżetu państwa, ale również została podjęta decyzja o przekazaniu dodatkowych środków, tak? Przeszło 2 miliardy, między innymi na realizację tej ustawy, ale również na realizację tych kwestii, o których wspomniał pan poseł.
Dobrze, dziękuję. Pan przewodniczący Hoc, przepraszam. Później jeszcze pan poseł Korwin-Mikke. Dziękuję bardzo. Znaczy nie odnosząc się, nie komentując tego pytania i odpowiedzi, ja powiem jedną wiadomość, wręcz rewelacyjną wiadomość, bardzo dobrą wiadomość. 3 dni temu dzwonił do mnie dyrektor szpitala powiatowego w województwie zachodniopomorskim. W kuluarach mogę powiedzieć, jaki o szpital chodzi. Był szczęśliwy, bardzo zadowolony. Powiedział, że jest tak usatysfakcjonowany kwestią tych podwyżek, że po prostu jest kosmicznie radosny. I chciałem to, i wczoraj wieczorem, ponieważ wiedząc, że są takie, wczoraj wieczorem, tak, pani dyrektor, wczoraj wieczorem jeszcze się upewniałem, czy to jest na pewno podtrzymuje. Tak, podtrzymuje to. Absolutnie zadowolony jest bardzo z podwyżek dla personelu średniego i dla personelu, który pracował też na kontraktach. Dobrze. Także chodzi o to, żeby były wszędzie aneksy, żeby wszystko było zrealizowane.